Nic. Zbierajmy się stąd. A to co? Ciasno, ale przytulnie. Aha. Mogłem tego używać wcześniej, a nie wiedziałem. Dobra. Zmywajmy się stąd, bo na nas czekają. Miejcie oczy dookoła głowy, Autoboty. Przyjąłem. Wysoka Rada mówiła mi o niszczących właściwościach ciemnego energonu. Im bardziej zbliżamy się do jądra, tym Cybertron może być bardziej niebezpieczny i niestabilny. Dobra. Specjalnie wyhamowałem, bo bałem się, że mogę uruchomić jakąś cutscenkę, co by spowodowało przerwę w ich dialogach. Jądro znajduje się w samym centrum Cybertronu. Aby kontynuować podróż, musimy skoczyć. Dobra. Jestem gotowy! Oczywiście, że jesteś. Miejmy to już za sobą. Ale to coś złego, że koleś jest gotowy do akcji. Moim zdaniem nie. Lepiej, że jest gotowy, niżeli właśnie by się cykał i nie chciałby tam skoczyć. Dobra, tutaj nic nie ma. Ja również jestem gotowy. Lecę. Wow. To był skok. Zabolało. To był skok. Co my tutaj mamy? Spójrz! Skażenie rozprzestrzenia się szybciej niż sądziłem. Optymusie, ten rozrost jest naprawdę niestabilny. Uwaga na kolce! Mogą zrobić sporą krzywdę! Dobra. Weźmiemy to pod uwagę. Wow. Co to jest? Co jest, chłopcze? Nigdy nie widziałeś kosmicznego ślimaka? Stanowią część naturalnego systemu obronnego Cybertrona. Zginął, gdy rozprzestrzeni się ciemny energon. Jesteśmy zablokowani! Utknęliśmy! Ja spróbuję. Nie widziałeś nigdy kosmicznego ślimaka? No, chyba se jaja robi, czy co? No jazda, jazda, Optimusie, prowadź. Wow. Oj. Ojej. Coś jest nie tak. No wszystko się tu sypie. Ironheart? Jeszcze nie wiem. Ale bądźcie gotowi. Coś się zbliża. Mówisz? Może coś nas obserwuje? W porządku! Porównajmy nasze osiągi! Niezły ruch! No to teraz utknęliśmy podwójnie! Twarde diabelstwo! Mój topór tego nie skruszy. W tej chwili mamy na głowie co innego. Dobra, trafione. Chłodzenie broni! Cel nawierzony! Ognia! Co my z tym zrobimy? Dostałeś! O kurczę. Dobra, skończyła mi się amunicja. Mam cię. Robaczku, dosłownie, prosto w czoło było. I tu również. Co jest? Mój
Twoja broń wymaga sensu. Ale mu pokazałeś! Nie ma sensu wchodzić broni, bo się rozlatujesz. Wypadł. Gdzie on jest? Dobra, ja się nim zajmę. A przynajmniej chciałbym. Mam go. Co to? Słyszałeś? Co się dzieje? Ahemba, wypigra, niroba. Co to było? Uniwersalne powitanie. Chyba nie zadziałało. Nie musimy przemawiać Autoboty. Dla nich jesteśmy przyjaciółmi. Ślimuś go wmucił. Jale. Sorry. To było dobre. Podobało mi się. O, amunicja. Jedziemy. Znowu spadamy w dół. Wow. To ślepa uliczka. A gdzie tam? Słyszysz ten dźwięk? Co to jest? Ślimak. Tam jest ślimak. Te wyglądają, jakby miały wieżyczkę na grzbiecie. Chyba chcą, żebyśmy na nie wsiedli. Wyczuwają, mówisz? Że chcemy im pomóc. Lepiej nie można. Nice. No to jedziemy. Można dookoła? Można, dobra. No to jazda. Decepticony. Bójcie się. Rozwalić wszystkich. Chyba. Megatron już tu był. Strzelanie do sprzymierzeńców jest absolutnie zbędne. Ale do kogoś trafiłem? Sorry. Megatron zgromadził tu całą swoją armię! Megatron rozumie konieczność ścisłej ochrony jądra. Ono jest dla niego najcenniejsze. To moja wina. Wiem, że jesteście wszyscy tacy delikatni, ale... Dobra, rozwala ci i to srogo. Wow. Co jest? Coś, widziałeś to? Coś jak tam popyla. Tego nie widzę. Dobrze, że nie trzeba oszczędzać amunicji. O kurczę. To jest. To nie ślimuś, to... Pająk? Ej no. Wypad! Zjeżdżaj, wróć do nory, z której wypełzłeś. O, moja cały czas działa, a twoja nie? Broń znów działa!
Ej, ludzie! Kurczę, czemu ja sam mam strzelać? W sensie ludzie, no kurde, no wiecie o co chodzi. O! Dobra. Idziemy dalej. Niszczyciel! Na moście! No widzę. Wsporniki mostu, pokaż im! Mówisz? Dobra. Co ty na to? Dzięki za info. Oj. O o. Broń gotowa do użycia. Znowu to coś. Co to jest? Ni to pająk, to ślimak. Nie zostawi nas w spokoju! Cokolwiek to jest, zagraża Cybertronowi. Autoboty do ataku! Jakaś pijawka, czy co? Chociaż nie, no, pijawki nie mają odnóży. Może jakiś kleszcz? Powiedzmy, że to jest kleszcz. Optimusie, podłoga się zapada. Czy my spadliśmy? Autoboty, meldujcie swoją pozycję. Gdzie jesteście? Jestem... Trudno stwierdzić. Nie mam zielonego pojęcia. Nie widzę żadnego z was, ani ślimaka, na którym jechałem. Musimy się przegrupować. Ruszajmy i pozostańmy w kontakcie. Dobra. Uważajcie na siebie. I nic się nie poprawia. Dobra. O, Energon przyda się jak najbardziej, bo jadę na opara. Niezłe! Całkiem niezłe! Tradycyjnie. Optimusie! Mam tu eskadrę Decepticonów! Zlikwiduję ich! Moment, nie! Czemu on zawsze to robi? Ale co? Ironhide, widzę cię z mojej platformy. Optimusie! Ja też cię widzę. Brama blokuje drogę. Moment, widzę przełącznik, który może nam pomóc. To działa! Dzięki, przyjacielu. Ironhide, napotkałem kolejną śluzę. Widzisz gdzieś panel sterowania? Zaraz, moment. To jest wyrzutnia rakiet? Nie, nie chcę. O, o, ślimak. Szkoda. Wielka szkoda. Proszę. Otwieram. Jest. A teraz zobaczmy, gdzie jest Warpath. Dobra. Jesteśmy we dwójkę. Rany. O, rany. Zagapiłem się. Następnym razem zaczekaj na nas. Widzimy cię, Warpath, ale nie możemy do ciebie dotrzeć. Spróbujemy znaleźć jakąś okrężną drogę. Dobra, tu coś jest. Optimusie. Znalazłem jakieś drzwi, dobra. A ty tu stoisz, nie zauważyłem cię. Sorry. Warpath, stoimy na brzegu Energonowej rzeki, ale nie możemy się przeprawić na drugą stronę. Chwila! Chyba jestem w stacji kontrolnej tego obszaru. Dobra. Działa! Świetnie! Dzięki, kolejne? Że nie strzeliłeś najpierw do panelu sterowania. Ironhide,
zaczynam myśleć, że jesteś zazdrosny z powodu mojej niewiarygodnej. Ej, no bez jaj. Nie mogę być zazdrosny o coś. Bez jaj. Rozpuściło mnie. Serio? Autoboty, meldujcie swoją pozycję. Gdzie jesteście? Jestem... nie mam zielonego pojęcia. Nie widzę żadnego z was, ani ślimaka, na którym jechałem. Musimy się przegrupować. Ruszajmy i pozostańmy w kontakcie. Jakbym się tu zaskoczył? Nie da się. Niewidzialne ściany. Ironhide, widzę cię z mojej platformy. Optimusie. Witaj, przyjacielu. Drogę. Moment. Widzę przełącznik, który może nam pomóc. Optimusie, mam tu eskadrę Decepticonów. Zlikwiduję ich! Moment, nie. Czemu on zawsze to robi? Ironhide, napotkałem kolejną śluzę. Już jadę. Widzisz gdzieś panel sterowania? Jest. A teraz zobaczmy, gdzie jest Warpath. Dobra. Z Optimusem już się znalazłem. Tylko trzeba znaleźć teraz naszego towarzysza. Ej, a! Zapomniałem. Znowu. Się zagapiłem. I dałem sobie wymucić energią. Następnym razem zaczekaj na nas. Widzimy cię, Warpath, ale nie możemy do ciebie dotrzeć. Spróbujemy znaleźć jakąś okrężną drogę. Dobra. Trzeba będzie poczekać. Chyba aż wszystkie platformy się pojawią i wtedy Warpath, dopiero stoimy na brzegu energetycznej rzeki, ale nie możemy się przeprawić na drugą stronę. Chwila! Chyba jestem w stacji kontrolnej tego obszaru. Bo jak pójdę teraz, to mnie znowu rozpuści, więc trzeba poczekać. Działa! Świetnie! No dobra, no tą platformę pierwszą nic nie płynie. Dzięki, więc... że nie strzeliłeś najpierw do panelu sterowania. Ironhide! Zaczynam myśleć, że jesteś zazdrosny z powodu mojej niewiarygodnej celności! Nie mogę być zazdrosny o coś, czego nie posiadasz. Dobra robota, Warpath. Przeszliśmy na drugą stronę. No ej, no ale bez... Nie przeszliśmy. No bez jaj, ale no kurczę, to mnie topi. Musiał się transformować i w formie pojazdu przejechać tak na speedzie. Dobra, to już było, lecimy szybko. Nie mam zielonego pojęcia. Nie widzę żadnego z was, ani ślimaka, na którym jechałem. Musimy się przegrupować. Ruszajmy. Trochę tu ciasno. Ironhide, widzę cię z mojej platformy. Optimusie, brama blokuje drogę. Moment, widzę przełącznik, który może nam pomóc. Dobra. Ironhide, napotkałem kolejną śluzę. Widzisz gdzieś panel sterowania? Jest. A teraz zobaczmy, gdzie jest Warpath. Optimusie, mam tu eskadrę Decepticonów. Zlikwiduję ich! Moment, nie! Czemu on zawsze to robi? Następnym razem zaczekaj na nas. Widzimy cię, Warpath, ale nie możemy do ciebie dotrzeć. Spróbujemy znaleźć jakąś okrężną drogę. Dobra, rozwaleni. Już byłem przygotowany tym razem. Dobra, uruchomione. Warpath, stoimy na brzegu energonowej rzeki, ale nie możemy się przeprawić na drugą stronę. Chwila! Chyba jestem w stacji kontrolnej tego obszaru. A, takie buty. Tak coś mówię, ze strzelę, zobaczę. A to się jednak da rozwalić. No tak, kurczę, jak się trzyma tak kamerę, to się nie widzi tego. Bez jaj. Dzięki, że nie strzeliłeś najpierw do panelu sterowania. Teraz wiem, dlaczego to mnie rozpuszczało. Zaczynam myśleć, że jesteś zazdrosny z powodu mojej niewiarygodnej celności. No, teraz to można iść. Nie mogę być zazdrosny o coś, czego nie posiadasz.
Dobra robota, Warpath. Przeszliśmy na drugą stronę. Wreszcie. Dobra, to przeładujmy. O, patrz! Tam poszedł! Zostawia za sobą ślad zniszczenia, gdziekolwiek pójdzie. Zbliżają się Decepticony! Się przepuściłeś ich. O-o. Brak amunicji. Dostał. Dostał. Teraz przynajmniej nie rozwoli cię głowa. Tak, bo już jej nie masz. Ale to już było. Dobra robota! Powiedziałbym, nie wróci więcej, ale jak nie mam, wróci. Broń jest zbyt przegrzana. Gotowe. No i co? Rozwaliłeś go? Pociągasz za spust? A oni ciągle padają jeden za drugim! Dokładnie. A cwaniaczek sobie siedzi na wieży. Takiś cwany. Ła. Muszę się zregenerować. A co ja mam powiedzieć? A teraz gorzko tego pożałujecie! No nie. Jeden ej, ale bez jaj, no kurczę. Otwórzmy ostatnią śluzę. Dobra. Załadowany i gotowy. Hej! Witajcie z powrotem! Siemanko.